Freaks are homies. Amelia! O kurwa, ty! Jak meduza jesteś! Ja pierdolę, ty! Jak meduza, co mówisz, jak meduza? Ty pierdolę, co to jesteś ty? Siemanko widzowie, z tej strony Wilczur Official. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam najlepsze momenty tygodnia z moich streamów. Jeżeli ci się spodoba, zostaw łapeczkę w górę oraz subskrypcję, no i walnij w dzwonek. Dzięki i zapraszam do oglądania. Na streamie bez słowa K. Któryś uga na chare, wyciąga zamarę. Odpalam streama i wobi podaję dalej. Jak nas nie znasz, to jesteś pedałem. Jaki piękny wieczór, kurwa. Trzeba słuchane, pierdoli pod nosem. Ty zwoń, ty jest i frajera na nosze. Raz po nosie, góry pierdosze. Pod kurę szmata spłynie po jednym kobocie. Ja mówię, czy wyciągasz matę na bartę. Uda nam też, robimy patą mokrę. Boże, ty gorsze. Twoja matka wcześniej chyba paliła po nosie. O kurwa, piwo prawie wylałem. Chyba użycia w dziwie przegrałem. Użycia na łeb mi siadło. Co rano ci jest, to jest tyłowa. Wiochodną sprawę, kama, mały strach. Zajebać policję, dla chęci mnie twoja matka. Dla chęci mnie twoja matka. Pytasz to ty kurwo, gadajka nie nasza. Jakiś melanż? A skąd wiesz, że ja na przykład jestem streamerem? Widzę, że audycję prowadzisz, bo taki mikrofonik, jakiego my nie mamy. No w końcu jakiś obudzony chłop, a nie zamulone same ludzie są. Kurde, wariacie. Albo nowy. A co, że Meczku streamujesz sobie? Jakąś muzykę, czy coś, jakieś gry? No ja jestem Meduza, wiesz, zawodu. Meduza? No? No meduza. Ale co, jaka meduza? Chyba kurwa... Ej, to jest zbrojarz betoniarz. A co, że ty masz niebieską bluzę, znaczy, że meduza, że z morza ci wyłowili, czy co? No nie, no mówię ci, taki streamer, możesz sobie zobaczyć. Milion subów mam. Nie wiem, z której strony. Albo damy, no to damy. A czemu... Czemu się prujesz z tyłu, Boże, donate'a mamy. Mamy to, czego ty nigdy nie dostaniesz na swoim streamie. A czemu mnie obrażacie? Poczekaj, bo... Ale jeszcze... 40 groszy brakuje, moro świecę wali. Czekasz, czy idziesz? Mordowia live. Ej, podajcie kanał! Już ci podajemy. Czekaj. To was obszaje. Jomek, pokazywałeś się komuś chuja na Omegle? Nie. No dobrze. A ty? Wariacie? Nie. Ja już mam tutaj ich dwóch z przodu, kurwa. Lubię, ja bym nie chciał być kurwa prorokiem, ale jeszcze tylko kurwa 40 groszy i walisz kolejną świetną czwartą. O siema. Wyglądasz jak Gracjan Rostocki. Pixapol. Nagrzany jesteś? Pixapol. Au. Nagrzany. Tak się bawi. Pixapol. Koks tańszy niż woda. Nagrzana jesteś? Wiedzie jak Pixadoria. Au. Co to odwalasz? Ty jesteś nagrzany. Kumasz, podchmielony jesteś. Spizgany i to w chuj. Ty, wyglądasz jak Gracjan, kumasz, czacze? Kim jest Gracjan? Kim jest Gracjan? To Rostocki. Ty weź się ogarnij, wariacie, ty jesteś nagrzany, kumasz? Kumasz, czacze? Ty jesteś już pod wpływem alkoholu. Ja alkoholu nie spożywam. No widzę właśnie, to jakiś po jakichś innych środkach. Co tam wpierdzielasz? Płateczki. Z dodatkiem czegoś chyba, co? Mamusia coś dosypała? O kurde. Wariacie. To już jest gruba. Gruba faza wjechała, coś czuję. Kurwa, 28 lat. Bo pójdzie chodzi. To nie wiem, czy z mamusią, czy bez jeszcze. Wariacie. Nie no, gruba wiksa wjechała, widzę. Trzyma jeszcze posy deszcze. No wiem, widzę właśnie. Jeszcze nie dopiłeś Sylwestra. U mnie jeszcze trwa. No widzę właśnie. Tą strefę czasową sobie zrobiłem. Wariacie, już 2019, kumasz? Pierdolisz. Nie no, dobra. U mnie jeszcze Sylwester. Szumi jeszcze w bani, co? Nie szumi, tylko napierdala. Nie no, dobra, idę szukać foczek. Siema. Ja pierdolę, ty w 2018 jeszcze żyje chłop. Amelia! Tak? Teraz poznałeś? No nareszcie! Ale ja ci mówię... Ja pierdolę. No właśnie, ty nie szczajem się, jestem tępy jednak. Ej, pokaż twarz, a nie szyję pokazujesz. Z drugiej strony, jak miałem się skapnąć? Bo... nie. O Jezu, nieumalowana jest. Psychicznie, ogólnie, już patrzę... Ja pierdolę. Ale ja to nienawidzę pokazać swojej twarzy, także wiesz... Na streamie u Patryka to jest konieczność, ale nie. A może to ty udajesz właśnie, ty się podszywasz pod Amelkę.
Ja przejrzałem się na wylot. Meduza nieoficjalna. Właśnie, jestem meduza nieoficjalna, Garbaczow. Nie no, zajebiście, ty. Muszę się ogarnąć. Ogarniam się. I teraz tak. Amelka, słuchaj mnie. Ostatnio dowiedziałem się, że plama z dywanu już zeszła. No to teraz muszę się dowiedzieć. Po prostu to ćmierdzało i winem, i piwem, bo ja najpierw wylałam wino, a później Patryk wylał piwo. Aha. Po prostu capiło, nie? I trzeba było jakieś... Ja pierdzielę. Plamy żadnej nie było, o dziwo. Bo od wina to tam, wiesz, nie na tym dywanie. Ty, a powiedz mi, jak to jest współżyć z żółwiem? Co? Ja go nazywam... Żółw! Ja ostatnio pytałam nawet Patryka, i czemu tak wszyscy na ciebie mówią? Albo ktoś tam powiedział, że mam ryj jak żółw i tak zostawiam. Ja pardon. Ja do niego nawet pasza nie mówię nic kompletnie, dla mnie to jest Patryk po prostu i żółw to tak samo, wiesz, się przyjęło, to tak nie będzie. No, to znaczy, wiesz, tak, nie wiem, gdzie ja to pierwszy raz widziałam, Volta? Właśnie, u Volta. Ja z Voltem gadałem. To z nosa mi się tak skojarzyło. Tak, ja nos mam jak kurwa kartofel. No ale Patryk najpierw powiedział, nie, że meduza. No, tak, no właśnie, tego nie ogarniam, ty. I mi się wydaje... Mówił, że masz wysłać maila, czy tam do niego napisać po prostu, no to ja powiedziałam, o co chodzi, że będzie meduza nieoficjalnie. Właśnie, Trabik. Pijany. Trabikowski. Fajerwerki. Pierdolę te fajerwerki. Widziałem. Ja pierdolę. W ogóle czekam na sobotę. No, on przepił każdego, co ty chcesz od Floriana. Floriana, może Trabika. To będzie jeszcze lepiej, w sumie będzie więcej osób, będzie Czlejk, no to z Czlejkiem będziemy... Właśnie, Czlejka to nie kojarzę, w ogóle nawet ze streamów. Moderator jakiś? No moderator jest, top donatorem Patryka. Jestem przekonany, że Machonek z tym zrobi wywiad, także wszystkiego się o tobie dowiem. Jak rok temu. On nawet nie odpisał, bo ja też pisałam do niego w sprawie tych życzeń. I mi Garbaty nie odpisał nawet. A co? O, Garbaczów jebany. Ty, zobacz, to jest jednak, to jest znak wielbłąd. Jezus, nie mogę w to. Masakrycznie. Widziałam na Instastory. Właśnie, na Insta aż wstawiałem z nudów. Kumasz? To ile ty masz na dwóch? Kurde, ty, kamera. Ty, ale jaja. Kamera. Dobra. Elegancko. Teraz wyglądam, kurde, ja jestem jednak ładny, nie? Ja jestem model, kurwa. No jednak jestem piękny. I skromny. Nie no. Meduza, ile masz lat? Ile mam lat? Nie wiem. 16, a co? No nie 16. No Jezu, pytam się, no jak mówisz, że... Ale naprawdę mi nie wierzysz w to? Przyrzekam ci. Nie wiem w sumie, no bo właśnie się pytam, jak stawiałeś Instastory ze szkoły, no to jeżeli szkoła, to tam wiesz, no do 18. Nie no, a ile myślałaś? Że mam? Nie wiem, mam tak 17, 18. No to mam 16. Wszystkie dziewczyny mi tak dają na ten moment. Nie no, wiesz. Nie wiem, a co, na przykład teraz... Nie. Chcesz się kłócić? Nie, na przykład teraz... Nie mam szans. Dyskryminujesz mnie. Mam 16 lat. Jezus, ale ty jednak jesteś. Sorry, ej. Nie, ty jednak głupia jesteś. Jezus. Nie, ja naprawdę, ja muszę zrobić sobie detoks krótki od tego Machona. Shot, normalnie, wyzywam Amelkę. Jezu, ty jednak głupia jesteś. A, jeszcze powtórzę, tak, dla shotów. Ja pierdzielę, a ty na przykład jak, na przykład przed tym jak poznałaś Paszę, to na przykład oglądałaś jego streamy, czy nie? Nikogo nie oglądałam, szczerze mówiąc, to ja tylko wchodziłam na YouTube'a, żeby, nie wiem, jakieś filmiki typu Andziaksa, bo jakieś też makijażowe pooglądać. Mhm. Zobaczyłam shota z Patrykiem jakiegoś tam, z Ome. I mówię, no kurde, spoko koleś w sumie, nie? No to weszłam na Insta, bo oczywiście Papasza 3 najlepszy Instagram w Polsce. A jak? No i... Pamiętajcie, widzowie, najgorszy Instagram w Polsce, Mikołaj Michalski, podłoga. Sorry, że ci przerwałem, ale musiała być reklama. No to jest czwarty najlepszy. No, a ja mam najgorszy. No nie, czwarty najlepszy. Nie, najgorszy. Nie no, ale przerwałem ci. Kurde, jestem jełop jednak. Muszę się nauczyć, żeby nie przerywać. Nie, no ja już skończyłam mówić, bo powiedziałam, że nie oglądałam nikogo, zanim poznałam Patryka w sumie. No tak, w sumie. Kurde, no to nie wiem. No, a teraz jakoś tak wchodzę, wiesz, po prostu na żywo, że tak powiem. Sprawdzę sobie, kto ma Ome czy coś tam i jakieś takie, wiesz, no tak samo Volta od, nie wiem, 4 dni oglądam. Właśnie, Volt do lduwy się chowa normalnie. Ja normalnie nie wierzyłem, ty, normalnie patrzę, Amelia,
Nick ten sam, co u Paszy. Nie ogarniam, o co chodzi. Potem Florian. Nie wiem, co się dzieje. Mało widzów ma, muszę się rozwinąć na YouTube gaming. Nie wiem, o co chodzi. Każdy od czegoś zaczynał. Ja na przykład na samym tym, że jestem z Patrykiem i jestem u niego moderatorem. No. Miałam ponad 200 subów na kanale, gdzie w sumie nic nie miałam tam. Bo już cię każdy kojarzy. Zresztą wiadomo, że ty dla fejmy przecież z nim jesteś, nie? Przecież wiadomo, że dla fejmu już z nim jesteś. No przecież wiem o tym. Każdy o tym wie. Przecież Pasza cię wybił. Przecież ty jesteś dla fejmu. Nie no. Widzowie, no widzicie no. Przecież ty, ja od początku na przykład wiedziałem. Od razu biłem do Paszy. On mówi, że ma nową dziewczynę i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Staram się o kogoś. Już na YouTube Szaro tobie wspominał i ja już wiedziałem. Dla fejmu to wszystko. Ja przecież o tym wiem. No ja pierdolę. To tu ukrywać. Później będzie drama na tym na YouTubie, nie? No jak Florian rób szoty. Na przykład niektórzy, jak widzą YouTubera, to się tak na przykład... Jakby zobaczyli Paszę, to byś tak... Jezus, Pasza! Pasza! Skurwysyn! To jest ten YouTuber! Nie? A ja na przykład mi się... Jezu, ile było takich osób, jak ja z Patrykiem weszłam na OME, tak po prostu, wiesz, bez streama, bez niczego. I wszyscy, co druga osoba... Jezu, Pasza! No właśnie wiem. Ja pierdolę. Nie no, ja na pewno bym się ucieszył, jakbym zobaczył Paszę, no bo go jednak oglądam i wiesz, o co chodzi. Już długo dosyć, od roku. Ale wiesz, nie tak, że... Kurwa, Pasza! Ja pierdolę! Nie, to jednak była przesada. Ogarnąłem się. Jestem pierdolnięta jednak, jest. To akurat jest wiadomo, no przecież ty jesteś wybita od Paszy, to wiadomo już dlaczego, nie? Nie no, żartuję oczywiście, nie? Żebyś nie brała tego do siebie. Ale nie, na przykład ten. Kurde, coś tu się wystąpił błąd. Co tu się dzieje na tym live'ie? Ja nie ogarniam. Coś się. Ty! No nie, przełączyła mnie! To ja ją przełączyłem, czy ona mnie? Nie no, chciałem jej jeszcze coś powiedzieć. A nie zdążyłem, widzę. Mówili, że Amelia, wiecie, to wybiła się na fejmie Paszy i tak dalej. Ja sobie tylko z tego żartowałem. Mi się wydaje, że kurde, Amelia to jest naprawdę spoko dziewczyna. Dlatego widziałem tam parę nieprzyjemnych komentarzy w jej stronę. Dlatego kurde, nie wyzywajcie Amelii, bo mam takie coś w sobie, że rozpoznaję dobrych ludzi. I widzę, że Amelia jest dobrym człowiekiem, także jej nie wyzywajcie. Tyle chciałem powiedzieć od ciebie. Po tej krótkiej konwersacji z Amelią to widzę. I już. To zauważyłem, nie? O Jezus. Mam streama i 7 osób cię widzi. Ale jesteś w szoku, nie? No ja rozumiem, jakby cię 2000 osób widziało, ale widzicie 9 maksymalnie osób, ty. No i co z tym takiego? Zaraz będzie więcej. Zobacz, ty. Ale ty, kikut mi tu stoi. Ja muszę ogarnąć fryzurę, bo ja dzisiaj się nie uczesałem. Kumasz? Nie no, generalnie... To tak już mówiąc pobocznie, nie? No. To mi się w chuj podobasz. No serio ci mówię. Naprawdę, zakochałem się. Fajnie. No, mówię ci, pierwsze takie uczucie, po raz pierwszy poczułem coś, nie? Kumasz, takie motyle. No, rozumiem. Motyle takie poczułem. Ja pierdzielę, ty, ale jesteś ładna. Żonę chyba znalazłem, co? Co? Żonę albo dziewczynę? Nie wiem. Może najpierw dziewczynę, a potem żonę, dobra? Mogę do ciebie mówić, kotku? Co się cieszysz? Wyśmiewasz mnie w tej chwili, wiesz, że ranisz moje uczucia? Nie wyśmiewam cię. Nie no, ranisz moje uczucia. Zajebałabyś się ze mną monsterka? Zoba, tak, jaki monster. Tak przechyliłabyś? Monstera? Tak. Ja! Ale ja bym z tobą przechylił, nawet możemy z puchy jednej normalnie pić. Kumasz? Jedna pucha, przechylić. Ja bym się nie wstydził, kurde, ja bym był zadowolony, co ja gadam, żebym się wstydził. Jesteś zainteresowana ofertą matrymonialną? Tak, bardzo. Naprawdę. Ej, bo piszą, że na kwiaty nie masz. No nie mam, bo jestem garbaty i nie mam na kwiaty, wiesz? Nie no, znalazłbym dla ciebie na kwiaty. Wiesz? Ostatki bym wydubał z portfela i normalnie bym takie kwiaty kupił. Kurde. Taki bukiet. Duży. Rozumiesz? No. Jezus, ale bym ci kupił kwiaty. Ile masz lat? Jeszcze raz. 17, tak? To bym ci 18 róż kupił już na zapas, na 18. 17 lat. A ile masz? No 15. 15? No. No to już na zapas bym ci kupił na 18, ty. Kumasz? No.
Na zapas bym ci kupił na 18, byśmy kurwa świętowali. Siema. Dobrze, a ty jak? Siema, dobrze. Nie no, co tam u ciebie? Już widzę, że nagrzany jesteś, letko, podchmielony. Ty jesteś? Ty jesteś nagrzany, podchmielony taki, wiesz, na rozgonienie chmurce zdziabnąłeś. Chyba, co? Ja nie, wszystko w porządku. Nie no, co tam podasz na omegle? Żony szukasz? Kogo? Żony? A tak po prostu, pierwszy dzień. Pierwszy dzień? Tak, chciał popróbować. A ty nie z Polski jesteś, nie? Ile, skąd nie, jesteś? Jestem z Ukrainy. O, ale to jak tam na Ukrainie i na Ukrainie się żyje? Tak dobrze? Normalnie, nie? Mhm. Nie no. Za dużo polskich samochodów. Tak? To fajnie. A na Ukrainie, na przykład na Ukrainie są... Byłeś kiedyś w Polsce? Jeszcze raz? Byłeś kiedyś w Polsce? No ja teraz mieszkam w Poznaniu. Aha, no to na przykład gdzie są lepsze dziewczyny? W Polsce czy na Ukrainie? To wiem, że to jest prawie to samo. No ale gdzie? Na pewno w Polsce. Tak? Mhm. No to jest praktycznie to samo, ale no dobra. Mogę ci to zaliczyć, to było podchwytliwe pytanie. No mnie lepsze w Polsce, czym na Ukrainie. A masz na przykład... Na Ukrainie trochę... Tak? Da. O ja, nie mogę. Taka, znaczy fajna dziewczyna, ale ona trochę... To zajebiście, ale to też zależy od tego, jakie dziewczyny spotykałeś, nie? No to prawda, tak. Co tam słychać? Siema, morsie. Ile macie lat? 13? Ta, 18. No mówię ci, kurwa, chyba. Co ty gadasz? Wyglądasz na... Ja bym ci tak dał... 13. Mówiłam, że na tyle wyglądasz. Nie no, smacznego. A co tam robicie na omegle? Wrażeń. Co ty gadasz? Ale jaja. Jesteś jakiś nafukany czy coś? A czemu? No mi się tak wydaje. Nie, no co ty? Tak. Było lekkie tylko wciąganko. Nie no co? Co było lekkie? Lekkie wciąganko tylko było. Ciężkich dragów. No przecież mówię. Pytam się go, czy jest nafukany. No to mówię lekkie. No troszkę, kurde no. Widzę no. A co tam troszkę, to wiesz. No widzę właśnie. Nie lekkie wciągnięcie. Wiesz o co chodzi, sztachnięcie, to nic nie... To jest kurwa jak... No, to się w ogóle nie liczy, nie? A wiesz jak ty wyglądasz? Jak mamiko. Normalnie, pierwszy rzut oka normalnie mamiko. No serio ci mówię. Taka foka, że chuj. Ile lat macie? Na ile wyglądam? No tak bym wam dał z boku, jak tak patrzę, na przykład... 18? 13. 13? Wiedziałem. Na przykład nienawidzę ludzi, którzy streamują na YouTube Gaming. Są dla mnie typowe ścierwa takie. Właśnie to robisz? No nie, ja nie streamuję, przecież co? No co się śmiejesz? Naprawdę nie lubię osób, którzy to streamują, bo na przykład mogą, nie wiem, ludzie mogą nie wyrażać zgody, albo coś takiego, albo biorą ich z zaskoczenia. Nie lubię czegoś takiego. Wczoraj na tym. Na dla mnie to jest najgorszy ścierwo, jakie może być, jak ktoś streamuje na przykład omegle, albo w ogóle streamuje na YouTubie, to jest dla mnie przegrany. Na YouTubie? No, w ogóle jak streamuje. Przestań, meduzy nie lubisz? Meduzę, że sam czasem oglądam, to nawet spoko magatka, ale nie lubię tego, jak on streamuje. Wkurza mnie to, wiesz? Meduza. Typowy streamer. No widzę, no jak meduza wyglądasz. Nie, ty jesteś typowy streamer. Ta? No, jakbyś zgolił włosy i wyglądałbyś jak guzik. Co ty pierdolisz, nie obrażasz się tutaj, kurwa. Przecież cię nie obrażam, Taunie. Guzik, kurwa, wiesz co to jest guzik? Wiem! No to pozdrów tapę. Pierwsza szklana zerowana, mordo. A ty próbujesz tam youtuberem być, tak? Widzę. No tak, a co? No widzę, że śmieszny próbujesz być, kurwa. No wiem, a co ci nie odpowiada? Nie wychodzi ci. Czemu? No nie wiem, kurwa, po prostu nie wyglądasz jak meduza, rozumiesz? A czemu ty siedzisz, ta, patrz, siedzisz z puszką i taki wkurwiony. No kurwa, no nie wychodzi ci, ty, nie wiem, ty zbrałeś coś dzisiaj, czy o co ci chodzi? Wariacie. Raz, to leżę. No leży se. Po prostu se, kurwa, leżę, co człowieku, i ci mówię, że wyglądasz jak, kurwa, meduza. Jesteś po narkotykach, kumasz. Ja pierdolę. Wariacie, ty po narkotykach jesteś.
dobrze, no i co? No najarałeś się, kumasz? A ty napierdalasz same kurwa energy drinki te, jak dziewczyny. Przechyliłbyś ze mną energy drina? Czy już po kresce byś był? Próbuję być kurwa z streamerem i to takim podrabianym meduzą, w chuj. No w chuj, mordo. Raz, że wyglądasz, dwa, gadasz, albo jesteś jego bratem, kurwa. Tym młodszym. No. Ile masz tam... No streamujesz czy nie? No streamuję. Ile masz tam... Tych ale wiesz co będzie, jak ci powiem ilość osób? To będzie tak, wiesz co będzie? Ja już powiem wam tak, widzowie. Patrzcie, ten gość, nie? On, teraz jak powiem mu liczbę osób, to będzie tak. O kurwa, ty! Jak meduza jesteś! Ja pierdolę, ty! Jak meduza, bo zachowujesz się jak meduza! I jeszcze ci nie wychodzi i masz 10 osób na streamie! Ja pierdolę, ale się cieszę! O kurwa! Ty słuchawki rozpierdolę zaraz! No widzicie, on jest po narkotykach, no! Ja pierdolę, ty! Po narkotykach, gościu! Siema! Osiema Boxdeal! Masno, nie? Wyglądasz jak Boxdeal. Boxdeal z meduzą się spotkał. No, pewnie, tak. A jak, wariacie? Co tam porabiasz? Ale widziałem, tam się dograłeś do patrzy, do życzeń i... Widziałeś? No to ja jestem z tego samego miasta. Z którego? Z Białej Podlaski. A no tam. Ja kiedyś się rozmawiałem... A widziałeś Paszę kiedyś? Na żywo? Tak, mam zdjęcia z nim normalnie, no... Tak, to zajebiście. I jak tam Pasza na żywo? Na żywo? No. A taki kurwa garbaty. Garbaczow taki typowy. A jak? On by ci zęby wybił, jak killerowi. Nie, by mnie nie wybił. Tak. Nie, ja no to zajebiście. Ja mogę iść z nim za Media Expert, możemy się napierdalać, ona ani razu nie chciał wyjść. A co, ty go nie lubisz? Nie, no dla Beki teraz gadasz, nie? No, ja lubię, nie, no Beka, czysta Beka. No, to zajebiście. Padł do mnie do streama i pisze, chcesz kupić słuchawki, telefon, nie wiem co tam jeszcze. Pasza wpadł do ciebie? No i pisze, i pało życiowa, a ja od kurwa. To zajebiście. No. Kozacko. Wpisz sobie Rafonix o ośrodku wychowawczym z widzem, to ja tam gadam z nim 18 minut. Włosy mam. Ty pierdolisz, a to jesteś ty. Czekaj, no. Wakacje. Ja w wakacje oglądałem... Kurwa, ty, to ty jesteś. Ale jaja. Ja no. Pamiętam, jak oglądałem to. Oglądałem shota, jak ty właśnie gadałeś z Rafonixem. No. O tym, że jesteś w ośrodku wychowawczym i tam gadaliście se. No, gadaliśmy. No. Spoko rozmowa. Ty, no to ty jesteś, ale jajca. No, tylko że blond włosy miałem wcześniej. W ogóle bym się nie spodziewał, nie? Że... Kurde, w ogóle zapomniałem o tym szocie totalnie. A dużo osób mnie tak ogólnie kojarzy. Siedzę na omek gdzieś, podbija do mnie i mówi, o Iwan, czy tam właśnie Noras teraz. No to zajebiście, ty. No to nawet bym się nie spodziewał, a zobaczcie. Byłem na tym Fame Ma, to też mnie, kurde, podeszło czterech gości, trzech o zdjęcie i jeden miał zdjęcie moje wydrukowane, takie wiesz. I ja pierwszy raz podpisywałem tak? Zdjęcie i nie wiedziałem, jak mam się podpisać. To zajebiście, a siedzisz jeszcze w ośrodku? Nie, już wyszedłem. A. Znaczy, z powrotem wracam prawdopodobnie. No to słabo. No słabo. Dobra, będzie się żyło, jak to się mówi. No normalnie, damy radę, nie? Tam zostawcie suba. Myślę o niebieskich migdałach. Kumacie. Ja myślę cały czas o Oliwii, ona mi zawróciła w głowie. Kumacie. Ona mi tak już kurde, aż mi bania szumi. Ja nie jestem w stanie się skupić na tym, co w ogóle gram. Dlatego przegrywam. Bo cały czas myślę o Oliwce. Kumacie. Kurde, co tu się dzieje? No kurde, kto to był znowu tym razem? Chuj mnie strzeli zaraz. Nawet go nie widziałem. Amelka, znaczy Oliwia, znowu mnie zagadałaś. Znowu mnie zagadałaś. Nie wierzę, no Oliwia znowu mnie zagadała i znowu przegrałem. Dobra, wiecie co, ja pierdzielę taką grę, ty, jak Oliwia mnie cały czas zagaduje. To jest dym, kumacie, dym, po prostu. Widzicie, zadymiasz, ostry. O, zajebiście. Zrobiłeś dymy, mordo. No, zajebiście. A co, ty też masz streama? Nie, Ola jakieś piwsko zagadł. Masz streama? No mam. Ile osób mnie widzi? Nie dużo, dopiero odpaliłem z tego osoby. No, u mnie 5, to nie więcej. Podaj kanał. Dużo subów? No, na przykład ty ile masz? Ponad 2K. No ja mam dopiero 450.
Także podaj kanał i się ogarnij! Wiesz o co chodzi? Kurwa, kanał chcesz... Albo nazwę. Adamix. Jak? Adam Adamix. Adam Adamix. Przez X? Oryginalny ci napiszę, kurwa. Adam Adamix. Zaraz zobaczymy. O jest, 2k subów masz. Dam ci suba, dał mnie. Znaczy nie dał mnie. O spoko masz, tylko jestem zniekształcony w kamerce, wiesz? O, ciebie już znam! Nie od dziś. No właśnie, no. Już cię widziałem na Ome, wariacie. Siema, kurde. Ostatnio miałeś ciężki stan, jak cię widziałem. Wiem. To jest wyjebana masakra. Teraz też masz ciężki. Co? Teraz też masz ciężki stan. Jeszcze raz. Masz teraz ciężki stan, czy nie? Nie, na przykład wróciłem z roboty. A. Są tak wyjebane, że masakra. Dobra, no i co tam porabiasz? Pijesz coś, czy nie? Telefon zgubiłem, kurwa, wszystko, ja pierdolę. No to słabo. Nie, zadzwonię na przykład, że zablokowałem na przykład ten numer i tyle. No jest tam jakiś kodzik, se wpisujesz i ci blokują normalnie. No to właśnie, na przykład Timon Blightman właśnie. No nie, no bo wiesz, chciałem znaleźć dorodną owieczkę, jakąś foczkę, coś nią poświrować. Pierwsze słowo foczka, jak się mówi. Co? Owieczki na pewno nie będzie teraz. Czemu? Na przykład o 22 będą foczki. Ta? Tak. Znasz już je na wylot, te foki? Bo to jest piątek dzisiaj, tak? No. Piątek. No ta. I będą właśnie o 22. Widzę, że już coś było pite. Co? Na przykład mnie, na przykład, co to na przykład wychodzi mi odtwarzacz aplikacji Inven OK. Opominął mnie, kurde. Sorry, ty, pominął mnie niespodziewanie. Nagrzane jesteście? No ja, gdzie? Nie. Nie, no widzę, że jesteście lekko podchmielone. Nie, my tak normalnie. Na co dzień, normalnie. Ile macie lat na przykład? A ty ile masz? Ile byś nam no, dał? No nie wiem. No nie wiem, ja bym wam dał 21. Wy? Ja pierdolę. Za dużo? Ja tego nie rozumiem. Ludzie, dobra. Którzy mnie poznają... Stop. Ludzie, którzy mnie poznają na żywo, mówią mi, że mam 12 lat. Ludzie, którzy mnie nie znają... Ja mój mówię, że mam 14. Dobra, 18. Mam 16. Znaczy w tym roku 17. 16? W życiu bym wam tu nie dał. Mam 17 w tym roku. W życiu bym wam nie dał tak mało, wiecie? A ty ile masz? No też mam 16. A ile byście mi dały? No... 17. Zajebiście. Który rocznik jesteś? 2002. O, to w mój rocznik. Kurde, nie, no w życiu mi nie powiedział, że jesteście takie młode. Znaczy, tak Mara, ona jest jeszcze młodsza. Tak? 15 masz? Tak. Jezus, to jeszcze nie można. Czyli roku 16, zioł. Ej, a macie świadomość, że widzi was 2000 osób i każda osoba na streamie pisze: ole ładna foka, bajeruj ją. Co? Co? Widzi was 2000 osób. I każdy na czacie pisze: bajeruj tą fokę! I tak dalej. Wiecie o co chodzi. Robisz transmisję? Nie. No raczej, że robię. Jak piszę na czacie, no to muszę robić chyba, nie? Nagrzana jesteś już ostro. Widzę. Podchmielona. Pod wpływem alkoholu. Kurde, w tym wieku wstydziłabyś się. Kurwa, ale cię zgorszyło. To na lewo spoko piszą. To na lewo spoko. To jest na lewo. To jest na lewo. No ty. No tak, no. Ja? No na lewo, no wariacie. Znaczy wariatko. U nas jest na prawo. Jak na prawo? Przecież wy macie też kamerkę, podgląd macie, ty. Nagrzane jesteście? Ja jestem po lewej, ona jest po prawej. Nie. Czyli... Tak jak jest, tak jak ja widzę, czyli jak jest kamerka. Nie, u nas jest na odwrót. Ale jakim cudem, jak ja normalnie widzę się, że tutaj jest po lewo. Tutaj jest po prawo. A dla mnie tu jest po lewo, a tu jest po prawo. Kumacie, co chodzi? Bo po tej stronie masz prawo, a po tej masz lewo. Dobra, nieważne, po prostu... Nie! Tak! Nie ogarniacie. Widzę, że już jesteście tak pijane, że... Nie, jesteście już tak pijane, że nie rozróżniacie stron. Nie rozróżniacie stron świata, kumacie. Podnieś prawą rękę. U nas to jest lewa strona. No wiem, dlatego u was jest na odwrót. Tak samo jak wy macie prawą, to ja mówię, że lewa koleżanka, czyli ta... Nie wiem.
Jak macie na imię? Dobra, to będzie prościej. Weronika. O, no to Weronika jest po lewej stronie. Ona jest po prawej. No, Jezus, no to jest normalne, to jest... U mnie to jest po prawej, a u was po lewej. Dobra, rozpina, rozpina. Nieważne, nieważne, nieważne. Nie ogarniam, wiecie? Ja już sam się zagubiłem we własnych zeznaniach. No właśnie. A ty jesteś streamerem, czy nie? A czemu tak ci się wydaje? Bo mam słuchawki? Bo nie chcę, żeby mnie oglądało 1000 ludzi, wiesz. Ale nie ogląda ci 1000 ludzi. Jak się mieszka w Niemczech? No, jak się mieszka? Smutno, to na pewno. Czemu smutno? Bo w Polsce, byś chciała do Polski wracać. Ja jestem ogólnie z Gdańska, no chciałabym, brakuje mi znajomych, nie? Kurde, czekaj, dzwoni do mnie jakiś pajac. Co jest? No, gadaj, wariacie. Słuchaj, no? Ja jestem na Niemczech. Dawaj, stop, dajesz? Nie, ja muszę z Foką pogadać teraz, wariacie. Zaraz cię znajdę. Znajdę cię. Rozumiesz? Poczekaj, znajdę cię za chwilę, ale muszę z Foką, bo jest ładna akurat. Ty jesteś głupi jednak. Czekaj, muszę pogadać, za chwilę zadzwonię. No, Foka, mamy teraz ten, czas dla siebie, możemy pogadać. Jak tam się w tym, w Niemczech żyje, to już się pytałem, kurde, nagrzany jestem. Nie no, ile masz lat? 23. 23? Ale jaja, nigdy mi się tylu nie dał. Dał mi ci tak na oko... 18 mi ci dał, wiesz? No bo kurwa, teraz 18 chodzą jak... Kurwa, 20, no to... No podejrzewam właśnie. Ale nie patrz tak na to, bo ja wyglądam na studiach, jak tylko po prostu, że 13-latki teraz wyglądają jak 23-latki, to nie jest moja... Wiesz, ja w ich wieku... No. Wiesz, za twoich czasów to było lepiej, ja już coś to znam. Zdecydowanie było lepiej, wiesz? Współczuję im, naprawdę. Ej, ale wiesz, że to jest teraz starsze trochę pierdolenie? W tej chwili? Ludzie. To jest trochę... Nie, po prostu ja, wiesz, jak miałam 13 lat, to nie miałam ani telefonu, ani internetu. O, starcze pierdolenie się włączyło. Nie, dla mnie to jest tak trochę po staremu gadanie. Ja nie jestem zazdrosna, tylko ja mam bratanicę, wiesz, w wieku właśnie 17 lat i ona ciągle w telefonie siedzi. No nie ma, nie wychodzi na podwórko ani. No takie czasy są, jest, no. Trudno, no, a ja, ja na przykład... Nie chciała tak spędzić dzieciństwa, nie? A ja na przykład na ile ci wyglądam? Co? 20. 20? O, przeliczyłaś się. 19. 16. 16 masz? No, jestem z tego gorszego pokolenia. Tak? Jak ci jest jako gorsze? Nie no, ja zajebiście. Ja pierwszy raz weszłam na Omegle od 3 lat, nie? To jest mój debiut dzisiaj. Nie wiem, mi się wydaje, że... Podejrzewam, że ty siedzisz częściej na Omegle. I mrusz, co robisz? Do kogo ty gadasz, wariatko? Co te dwa? Ale fajny. Zajebisty. A ja... Tak na serio to ci mówię teraz, że nie ogląda cię 1000 osób. Ogląda cię 2000 osób. Jak się z tym czujesz? Jak kretynka. No czemu? Przecież nie masz się czego wstydzić. Bo mnie to nie jara. Zresztą ludzie to są kurwy i